Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś w ramach nadrabiania zaległości spowodowanych chorobą znowu zapraszam Was na swego rodzaju poniedziałek z klasyką. Tak, tak, w środę, coś mi się wydaje, że każdy dzień tego tygodnia na moim vlogu będzie poniedziałkiem, mójka na moje reguły. A generalnie chodzi o to, że przygotowałam dla Was trochę cudownych, wspaniałych klasyków i w związku z chorobą nie chciałabym robić żadnych takich klasycznych przystojów, jakkolwiek głupio by to teraz nie zabrzmiało, wiem, że wiecie o co chodzi, także nie będę już przedłużać. Jaki klasyk dzisiaj dla Was przygotowałam? Otóż mam tutaj cudowną, wspaniałą, rozkoszną, przeuroczą Dumę i uprzedzenie Jane Austen. Powieść, którą na pierwszy rzut oka można by streścić w trzech słowach: polowanie na męża, nic dodać, nic ująć. Co więcej, im większy majątek potencjalnego kandydata na męża, tym atrakcyjniejszy jest ów mężczyzna w oczach potencjalnych małżonek. Bardzo podoba mi się pierwsze zdanie tej powieści, które mówi po prostu wszystko, także muszę je przytoczyć. Jest prawdą powszechnie znaną, że samotnemu, a bogatemu mężczyźnie brak do szczęścia tylko żony. Także to zdanie mówi po prostu wszystko, wskazuje w jakich kręgach będziemy się obracać i że chodzi oczywiście o te kręgi ludzi takich majętnych, zamożnych, ustosunkowanych. I tak rzeczywiście jest. Otóż pan i pani Bennet mają na wydaniu 5 oczywiście niezamężnych, ale też niezbyt zamożnych córek. A że w okolicy pojawia się kawaler w postaci zamożnego pana Bingleya, no to możecie domyślać się, w jakim kierunku to wszystko będzie zmierzać, zwłaszcza że najlepszym przyjacielem pana Bingleya jest nie mniej zamożny pan Darcy. Może trochę zbyt dumny, trochę zbyt wyniosły, ale mamy tu przecież do czynienia z klasyką romansu, która aż prosi się o happy end, a zatem obstawiajcie, które z sióstr Bennet znajdą szczęście u ich boku. I tu właśnie przechodzimy do sedna, bo choć Duma i uprzedzenie uchodzi za klasykę romansu, moim zdaniem książce tej zdecydowanie bliżej do powieści społeczno-obyczajowej, doskonale ukazującej realia, w których żyła Jane Austen, niesamowicie błyskotliwa obserwatorka otaczającego ją świata. Chodzi oczywiście o przełom XVIII i XIX wieku, czasy, w których ludzie doskonalili się w swego rodzaju sztuce pozorów, co w sumie zostało nam do dziś, z tą różnicą, że kiedyś ludzie zwracali się do siebie takim cudownym, wspaniałym, kwiecistym językiem, a jak jest dziś, doskonale wiecie, jak to wygląda dziś. Także dialogi w tej książce po prostu urzekają i rozbrajają, są przecudowne. Z każdej strony tej książki naprawdę dałoby się wyłuskać jakiś zgrabny cytacik, jak gdzieś przeczytałam i pod czym podpisuję się w 100%, zwłaszcza kwestie pana Bennetta. One bawiły mnie chyba najbardziej. Przekomarzanki pana Bennetta z panią Bennet, pan Bennet, ten jego humor, ta jego ironia. Kocham tę postać i w sumie nie tylko tę, o czym jeszcze powiem. Ale dobra, wracając na chwileczkę do meritum. Jane Austen na kartach tej powieści naprawdę bardzo fajnie przybliża nam nie tylko etykietę, która wtedy panowała, nie tylko wartości, którymi kierowali się żyjący w tamtych czasach ludzie, ale te problemy, z którymi zmagały się ówczesne rodziny. No wiecie, mieć 5 córek na wydaniu, to jest problem. Myślę, że frustracje pani Bennet, choć zabawne z naszego punktu widzenia, kiedyś może wcale nie były aż takie zabawne, może by nie było nam do śmiechu, chociaż z drugiej strony może by było, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Jane Austen to wszystko opisała, przy okazji dając nam do zrozumienia, że pozory mogą mylić. A zatem, zanim wydamy osąd na temat konkretnej osoby, warto tę osobę najpierw poznać, zamiast wiecie, dać się zwodzić pierwszemu wrażeniu, często złudnemu, czy temu po prostu, co ludzie gadają, bo no wiecie, dlaczego pan Darcy był taki dumny i wyniosły, jaką tajemnicę skrywał? Tego wszystkiego dowiecie się oczywiście z kart tej przecudownej powieści, w której Jane Austen uwodzi piórem. Powieści, która urzeka humorem, ironią, a także przebogatą galerią postaci. Postaci takich z krwi i kości, tak żywych, tak realnych, że normalnie aż słów mi brak, bo poza wspomnianym przeze mnie panem Bennetem na uwagę tutaj zasługują praktycznie wszyscy bohaterowie. No może poza Mary Bennet, która jest postacią tak nijaką, że nie jestem w stanie powiedzieć na jej temat nic poza tym, że jest nijaka, ale reszta naprawdę wzbudza rozmaite emocje. Na przykład pani Bennet rozbawia do łez, to przekomiczna postać, a młodsze siostry Lizzie, Lydia oraz Kitty, denerwują i to naprawdę są tak głupie i tak infantylne, że czytając tę książkę nie raz, nie dwa, a chyba z milion razy miałam ochotę przywalić im patelnią, żeby wiecie, przywołać je do porządku. Także mamy tu bardzo fajne postacie, takie wzbudzające różne rozmaite te emocje. Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście Elżbieta, taka najinteligentniejsza z gromadki państwa Bennet, a także wyniosły dumny pan Darcy, czyli ta nasza metaforyczna duma, a także metaforyczne uprzedzenie, bo to między nimi rozwija się ten główny wątek romantyczny, to między nimi rodzi się ta chemia tak powolutku, te ich przekomarzanki, kto się lubi, ten się czubi. Jane Austen bardzo fajnie buduje napięcie i świetnie konstruuje postacie. Elżbieta, a także pan Darcy są świetnie skonstruowani, zwłaszcza pan Darcy,
relacji, w którym kocha się chyba pół świata, jeśli nie cały świat. Także nie dziwię się Helen Fielding, że postanowiła tak, powiedzmy, wskrzesić tę postać na potrzeby dziennika Bridget Jones, bo Mark Darcy, Daniel Cleaver, pierwowzory tych postaci znajdziecie na kartach tej powieści, nad którą już nie będą się rozwodzić, bo gdy się w nią już wgryziecie, bo tutaj dobra, przyznaję bez bicia, tej powieści nie czyta się tak lekko od samego początku, jak na przykład Trzech Muszkieterów, czy na przykład Sherlocka Holmesa, właśnie z uwagi na specyficzny styl Jane Austen, i wiem, że macie z tym trudność, bo piszecie mi, że próbujecie czytać Dumę i Uprzedzenie, próbujecie czytać Jane Austen, ale nie jesteście w stanie przebrnąć przez pierwsze strony. Także daję wam słowo Anity, że jeżeli przebrniecie przez te pierwsze strony, jeżeli rzeczywiście sprawiają wam trudność, to dalej będzie lepiej, będzie tak dobrze, że będziecie te strony, wiecie, tak przewracać, pochłaniać oczami, wcale domagając się więcej. Także obiecuję wam to, bo ta książka jest po prostu przecudowna, przewspaniała. Także zachęcam was raz jeszcze do zatracenia się w tej cudownej, stworzonej przez Jane Austen powieści. Najlepiej z filiżanką herbaty w ręce i może z jakimiś takimi ciasteczkami włożonymi ładnie na porcelance, tak wiecie, żeby były pod ręką podczas lektury tej książki. O ile jecie i pijecie podczas czytania książek, tak wiecie, jakoś rozmarzyłam się, udzielają mi się angielskie klimaty, gdy tylko patrzę na to cudowne wydanie, bo to Duma i Uprzedzenie wydana przez Świat Książki. Książka ta wchodzi w skład serii Angielski Ogród. W serii tej znajdziecie również inne książki Jane Austen, a także Elizabeth Gaskell. Ja mam tylko Dumę i Uprzedzenie, którą zdecydowanie bardziej wolę bez obwoluty, no ale tutaj siedziałam cały czas z Dumą i Uprzedzeniem w obwolucie, żeby nie wprowadzać was w błąd, także tak to wygląda bez obwoluty. Kocham, wielbię, uwielbiam, naprawdę cudowna, wspaniała książka. Oto zgrabnie skonstruowany klasyk, którego moim zdaniem grzechem byłoby nie znać. Także polecam wam go raz jeszcze bardzo, ale to bardzo gorąco. Duma i Uprzedzenie, moje wielkie love. I bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!